Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptokipą. Lecimy bardzo, bardzo mocno do końca tygodnia. Czwartek. 18 lutego, a my lecimy z naszymi tematami. Zaczynamy, oczywiście słuchajcie, standardowo od naszej strony. Dwa nowe wpisy macie, także zapraszam serdecznie, kończek i informacja o współpracy z Sandboxem oraz pamiętamy również o rycerzu Mikołaju. Jest zbiórka na najdroższy lek świata, również jako i bardzo mocno tu się wspieramy, także tutaj w tym poście macie wszystkie informacje. Dzieje się naprawdę dużo, rynek jest przegrzany, wszystko leci tu moon. Porozmawiamy sobie dzisiaj o dużej konkurencji dla Ethereum. I o niesamowitym wzroście. Porozmawiamy sobie o trendzie, który przewidziałem jakiś czas temu i który dał już bardzo, bardzo mocno zarobić, i porozmawiamy sobie o naszych projektach. Zaczynamy sobie standardowo od Coingecko. Słuchajcie, Bitcoin 51 525. Lekki spadek, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny. Ethereum 1911, prawie 6% w górę w ciągu 24 godzin i lecimy, lecimy do tej magicznej liczby oczywiście 2000 dolarów za jedno Ethereum. Jeżeli popatrzymy sobie na altcoiny, oczywiście na pierwszym miejscu Binance Coin, Binance Coin który robi mega, mega wynik 183 dolary, i tutaj oczywiście jest to strategia, którą ja przewidziałem jakiś czas temu, i dzisiaj to jest bardzo mocna pozycja w moim portfelu. Pamiętacie, przez wiele, wiele miesięcy mówiłem wam, że w każdym dobrym portfelu, powtarzam to jak pacierz, powinny być przynajmniej 2-3 token, tokeny giełdowe. Oczywiście u mnie to był kryptokom na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Binance Coin i na trzecim miejscu FTX, i wszystkie te projekty poszły bardzo, bardzo mocno. Miałem również WITE, Miałem również coin, coina należącego do giełdy Kucoin, a więc KCS. Z tych dwóch pozycji się wykeszowałem i przeszedłem całym kapitałem do Binance'a po to, żeby mieć mniej tych tokenów giełdowych, bo pięć pozycji uważam, że jest to po prostu za dużo. Natomiast, tak jak widzicie, wraz z rozwojem całego ekosystemu Binance'a, wraz z rozwojem całego ekosystemu Cryptocom, wraz z niesamowitym rozwojem tokenizacją akcji FTX'a, te coiny naprawdę eksplodowały i było to naprawdę, naprawdę mocna rzecz, jeżeli chodzi o budowanie portfela, także gratuluję wszystkim, którzy uważnie słuchali wszystkich moich materiałów na temat budowania portfela, bo dzisiaj są to pozycje absolutnie fundamentalne i one u mnie również w moim rankingu bardzo mocno poszły, jeżeli chodzi o altcoiny. Ale rośnie wszystko, o tym rozmawialiśmy wczoraj każdy na rynku jest magikiem, praktycznie każdy projekt robi wyniki, słuchajcie, Pancake jest już 11 dolarów, coraz więcej osób tutaj korzysta, będziemy też dzisiaj o tym mówić, Horizon, a więc pozycja, która jest w moim portfelu od roku 2017, leży na Ledgerze i jeszcze tam poleży, bo niesamowity projekt, Elrond wraca, Terra, chcę wskoczyć na ten okryt, ale nie mogę, bo również idzie cały czas bardzo mocno w górę, ale tak jak widzicie, większość projektów, prawie wszystkie altcoiny są dzisiaj naprawdę na dobrym plusie, Torchain Rune wraca, jest Jesteśmy znowu ponad 4 dolary i mam nadzieję, że będziemy lecieć tutaj bardzo, bardzo mocno dalej. Także słuchajcie, jest to bardzo dobry czas, natomiast dzisiaj wiele osób zadaje sobie bardzo, bardzo proste pytanie. Po pierwsze, kiedy nadejdzie czas na sprzedaż hotcoinu? Kiedy nadejdzie czas, aby sprzedać altcoiny? I pytanie numer dwa: kiedy jest czas, żeby wyjść z tego rynku? Oczywiście, wyjść częściowo do stablecoinów i później, przy spadku na ten rynek, wrócić? Moją strategię znacie. Moja strategia jest tak naprawdę bardzo prosta. Przede wszystkim, sprzedałem wszystkie projekty, które nie są w trendzie. Mówiłem wam jakiś czas temu, że tak zrobiłem, a więc jeżeli coś nie jest w trendzie DeFi, nie jest w trendzie NFT, nie jest w trendzie, w trendzie giełdowym, te wszystkie projekty zostały w większości przeze mnie sprzedane i zamienione właśnie na projekty z trendu. Dzisiaj pozycje długoterminowe: Bitcoin, Ethereum, Polkadot, to jest moja pierwsza trójka. Jeżeli chodzi o projekty DeFi'owe, dwa projekty DeFi'owe, które trzymam na dłużej, to jest Torchain i to jest AWE no i jeżeli chodzi o tokeny NFT oczywiście Sandbox, tutaj mam działki, ale również kilka innych o których Wam już mówiłem, natomiast bardzo ważne to jest to, żeby nauczyć się realizować zyski, po pierwsze z projektów które są przez chwilę w trendzie, przez chwilę jest na nie hype i przenieść kapitał być może do tych mocniejszych, a po drugie z tych innych pozycji, które nie macie na longa, trzeba realizować tutaj poziomami, jeszcze raz powtarzam i będę to powtarzał jak płacisz, 90% osób z tej hossy nie wyjdzie z zyskiem, albo nie wyjdzie z dużym zyskiem, o tym mówiłem, teraz u góry widzisz film, dlaczego tak się stanie, także także zerknij, zapoznaj się z tym niestety tak będzie, chciwość, chciwość, chciwość ona rządzi rynkiem i wiele osób tutaj oczywiście bez odpowiedniej strategii nie ugra tego, co powinna, cały czas jest dobry czas, żebyś wziął kartkę, wziął długopis, podzielił swój portfel na mocne pozycje, zobaczył, które pozycje dały Ci kilka tysięcy procent ja wczoraj skeszowałem kolejny poziom na Swingbee, także 70% mojego Swingbee jest sprzedane oczywiście pierwsze poziomy sprzedawałem dość nisko, teraz liznęliśmy dolara, także yy, gdzieś tam można powiedzieć, że nie zarobiłem na tej pierwszej sprzedaży, ale ja się trzymam plamu, zarobiłem teraz, sprzedałem w okolicach jednego dolara i 30% Swingbee leży u mnie i czeka na to moon, a mam wyjęty już kapitał i całym zyskiem mogę obracać sobie na tym rynku. Kolejna rzecz. Jeżeli wychodzę z altcoinów, to wychodzę bo z stablecoinów. Oczywiście wychodzę do USDC i wychodzę do Tethera i od razu zaganiam je do pracy. Czy to ma Celsiusa, czy to ma Wavesa. Tutaj do wyboru. Jeżeli chcecie zarabiać w celu i gdzieś tam widzicie potencjał w Celsiusu, poszło tutaj. Jeżeli chcecie bezpiecznie mnożyć, do Crypto.com, na DeFi Wallet. Jeżeli macie ochotę korzystać ze słopo z pula, widzicie potencjał w Wavesie, do Wavesa. A więc prosta rzecz realizuję zysk, zabezpieczam go, ale ten zysk ma pracować. Ten zysk ma tutaj cały czas zarabiać odpowiednio, ale w sposób już bezpieczny i część kapitału, którym wychodzę z rynku, nie wraca po prostu na rynek. To jest oczywiście tylko moja strategia, nie jest to porada inwestycyjna. Natomiast jeszcze raz powtarzam: wiele projektów zniknie z rynku, wiele projektów spadnie bardzo, bardzo mocno. Dlatego oczywiście, jeżeli będziemy w Hoście cały czas, to te projekty najmocniejsze będą lecieć. Przez chwilę będą lecieć. Wszystkie projekty. Natomiast słuchajcie: już dominacja Bitcoina spadła. Jesteście Znowu poniżej 60%, także y, mam nadzieję, że zaraz będzie ten główny alt i znowu mi się uda zrealizować kolejne 15% altów i wyjść właśnie do stablecoina. I zobaczymy, oczywiście, jak to się potoczy. Najważniejsze, zrób swój plan, zrób swoją strategię, bo jeżeli. Oglądasz mnie dłuższy czas, to wiesz o tym, że krew będzie się lała i większość, większość ludzi nie wyjdzie z tego rynku obronną ręką. Ja wiem, że dzisiaj mamy euforię na rynku. Słuchajcie, indeks Firent Grid jest na swoim ATH91, tutaj w tej skali, którą pokazujemy I jeżeli weźmiemy sobie wykres całościowy, no to słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda. Chciwość na rynku jest niesamowita. Jest na poziomie 92 Ludzie kupują dosłownie wszystko. Od kebaba przez jakieś tam inne rzeczy, przez kurczaki koty, także wszystko. Idzie, wszystko jest napędzone. Natomiast jeszcze raz powtarzam, z mniejszych projektów, które są niepewne, fajnie wyjąć zysk sobie 1000-2000, i albo przenieść go do stabilnego projektu, do projektu strędu, być może do projektu stop 10 DeFi, po to, żeby ten kapitał po części zabezpieczyć, bo większość. Tych projektów właśnie, które są gdzieś tam sztucznie pompowane i nie mają wartości, nie wnoszą wartości na rynek, one po prostu tego nie przetrwają, a jeżeli będzie besta, to zostanie z nich tylko gruz i popiół. Dobra, lecimy sobie dalej także indeks read, słuchajcie, niesamowicie, niesamowita chciwość na rynku jest bardzo duża, dlatego trzeba realizować zyski. Zajrzyjmy sobie na gogle trendy. Myślałem, że już przebiliśmy te ATH z roku 2017, ale tutaj mamy taką, można powiedzieć, kumulację, jeżeli chodzi o te trendy gogle. Spadamy, idziemy w górę, spadamy, idziemy w górę. Nie było jeszcze tego całkowitego wystrzału, także ciągle nie jesteśmy na takim zainteresowaniu, jeżeli chodzi o trendy gogle, jak w roku 2017, ale odbijamy się i myślę, że zaraz będziemy szli tutaj bardzo mocno w górę. Jeżeli chodzi, gdzie jesteśmy w alt season, to tak jak widzicie, w okresie miesięcznym, jest naprawdę niesamowicie, słuchajcie, ten miesiąc jest naprawdę mega giga duży, jeżeli chodzi o altcoiny, ale również i o samego bitcoina. Natomiast jeżeli patrzymy na całościowy wykres roczny To mamy jeszcze tutaj bardzo dużo do zrobienia I oczywiście wraz ze spadkiem Bitcoina Jeżeli Bitcoin zacznie iść bokiem To liczę na to, że te najmocniejsze fundamentalne projekty Tak jak Polkadot, tak jak Ethereum Tak jak Kosmos zrobią jeszcze bardzo dobre wyniki A potem kapitał przeniesie się w mniejsze projekty Natomiast dzisiaj widzę, że Wiele moich bardzo małych projektów Moich gemów robi tysiące procent A jeszcze gdzieś tam ma dużo do zrobienia Na przykład sam Polkadot A więc myślę, że jeszcze wróci tutaj ten wykres Pójdzie w duże larcie kapy, potem w małe i potem będzie można większość tych shitcoinów wyprzedać i pójść sobie w stablecoiny albo w samego bitcoina, jeżeli docelowo Wasz portfel pracuje po to, żeby mieć więcej tego bitcoina. Trzeba bardzo mocno pilnować. No i słuchajcie, bubbles tutaj dla tych, którzy nie lubią wykresu, ale chcą widzieć na obrazku, jak to wygląda. Zobaczcie ostatni miesiąc. Cake 1800, słuchajcie, Luna 745, No do Doge Ponad 400% matik. Każdy projekt w tym miesiącu zrobił grubo ponad 100%. Procent. a jeżeli weźmiemy sobie rok to słuchajcie, naprawdę te wyniki będą jeszcze, jeszcze lepsze, Kusama 1500 Nasz Torchain y, 3600 ja mam ponad 4000% na tym proje projekcie, także słuchajcie no Synthetix ponad 2000 projekt, Celsius 3495 y, bardzo mocny rok, bardzo mocno, bardzo dużo się dzieje także gratuluję wszystkim wytrwałym, którzy systematycznie budowali swój portfel podczas tej właśnie Bessy pamiętajcie, jeszcze raz przypominam, pamiętajcie o systematycznym realizowaniu zysków. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jest dużo informacji, musiałem podzielić wszystko na dwa. Obserwujcie kryptobirda, obserwujcie go długoterminowo, sprawdzajcie codziennie jego Twittera, bo y, jest z jedną z najlepszych osób, jeżeli chodzi o przewidywanie ceny Bitcoina. Oczywiście tutaj tweet Powtórzony, który dał rok temu, pokazał, jak to wszystko może się zmieniać, kiedy może pójść odbicie na bitcoinie i absolutnie trafił tutaj z predykcją. Jego predykcja ceny obecnie na Bitcoina to jest już ponad 60 tysięcy dolarów do końca roku. Oczywiście wiele osób mówi 100 tysięcy dolarów. Zobaczymy, jak to będzie. Ja i tak swojego bitcoina nie sprzedaję, natomiast, natomiast chciałbym dobrze zarobić na bitcoinie, na altcoinach po to, żeby ten kapitał z altów wrzucić zarówno w Bitcoina, jak i w stablecoiny, które tak jak Wam mówiłem wcześniej, mają pasywnie zarabiać. Mają pracować i mają wyrabiać taki procent, żeby ochronić moje stable właśnie przed inflacją. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jesteśmy na BIN krypto. Departament rządowy Dubaju akceptuje płatności w Bitcoinie. Także niesamowita rzecz. Dla całego Dubaju, Dub, Dubaj, oczywiście miasto pieniędzy, miasto mowy, także Bitcoin musi być w Dubaju i wcale mnie to nie dziwi. Coraz więcej będzie tego, te, tego typu informacji, także są oczywiście one bardzo, bardzo pozytywne. Szwajcaria, Bitcoin Ether dopuszczone w płatnościach podatkowych yy, w kantonie ZUK. A więc słuchajcie, kolejna możliwość płacenia właśnie podatków właśnie w Bitcoinie, w kryptowalutach. Yy, obywatele właśnie tutaj w Szwajcarii mogą już to robić, także niesamowite słuchajcie rzecz, absolutnie duży postęp. Oczywiście każdy kraj reguluje tutaj według swojej szybkości rozwoju. W Polsce pewnie jeszcze długo, długo poczekamy na pewne rzeczy. Tutaj zajmują się w ogóle czym innym. Tutaj nowa technologia, nikogo nie obchodzi. Tutaj ludzie są przyzwyczajeni do tego, że dostają pewne rzeczy za barmu i bardziej są skupieni nad tym rozdawnictwem, które robi od jakiegoś czasu rząd niż na gdzieś tam dywersyfikacji portfela. Natomiast są kraje, gdzie wszystko idzie szybciej i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że prędzej czy później również w Polsce będziemy mieli takie rozwiązania. Czym sobie dalej? Krupp Rangers rozwija swoją współpracę z kryptowalutową platformą. Bardzo dobra informacja. Być może otwarcie Szkocji dla Chilis yy, i Socjos. Yy, jeżeli już tutaj gdzieś tam kluby współpracują z jakąś platformą kryptowalutową, to mogą. Gdzieś tam jest to dobry sygnał również dla Chilis i Socjos. Mam nadzieję, że yy, nawiążą kontakt tutaj z Rangersami. Będzie współpracował z turecką platformą handlową z rynku kryptowalut. Yy, no i tutaj słuchajcie, Turcja to jest najmocniejszy kraj, jeżeli chodzi o Chilis i Socjos. Yy, a więc mam nadzieję, że yy, również przez tą giełdę gdzieś tam uda się pewne rzeczy tutaj zrobić. Bardzo fajnie, gdyby Szkocja dołączyła Celtic. Rangersi. Oczywiście, py, py, jeżeli piłkarsko, to jest poziom gdzieś tam średni, ale są to kluby znane w Europie i byłby to kolejny kraj. Także zawsze, jeżeli kluby piłkarskie, sportowe współpracują z giełdami czy z projektami krypto, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Nawet jeżeli nie dotyczy to bezpośrednio czyli i Socjos, ale to pewne drzwi i pewne furtki otwiera. Sport tokenizacja to jest przyszłość. Tak będzie wyglądał ten rynek za parę lat. Kibice będą kupować fantokeny, będą kupować je za fiaty i nawet nie będą wiedzieć, że to się odbywa na blockchainie. Zobaczcie mój film sprzed prawie tam roku o Chilizie, kiedy mówiłem o tym, jak to będzie wyglądać i zobaczcie, co teraz dokładnie mamy w Chiliz i Socios. Zobaczcie, jak te fajne rzeczy się sprawdziły i ciągle uważam, że jesteśmy na początku tokenizacji sportu. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. BlackRock przyznał, że jego firma bawi się bitcoinem. Oczywiście są to informacje, które gdzieś tam puszczamy jednym uchem drugim wypuszczamy. Natomiast samo zainwestowanie przez BlackRocka w Bitcoina było dużym wydarzeniem, było wydarzeniem omawianym wszędzie. Natomiast uważają tutaj, że sytuacja jest oczywiście gdzieś tam niepewna i oni, oni Bitcoina kupują spekulacyjnie. Natomiast absolutnie tutaj gdzieś tam w to nie wierzę. Myślę, że dzisiaj Bitcoin jest dla nich mocnym aktywem, który będzie stale powiększany, który będzie stanowić stałą część tego portfela. Absolutnie dywersyfikacja także tutaj Tutaj, oczywiście, można pewne rzeczy brać trochę z przymrużeniem oka. Lecimy sobie dalej. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać jeszcze bardzo ważną rzecz, o której również mówię od jakiegoś czasu. Microsoft nie planuje krypto zakupów. Microsoft nie ma planu wprowadzania kryptowalut do swojego bilansu. Zakup bitcoina rozważał gigant mediów społecznościowych Twitter, o tym jakiś czas temu mówiliśmy, natomiast oczywiście Microsoft prędzej czy później bitcoina będzie miał, a najprawdopodobniej już go ma. Dlaczego? Dlatego, że tak to się odbywa. Jeżeli prześledzimy sobie cały rok 19, 18, 17, gdzie wiele osób krytykowało bitcoina, wielu inwestorów, a teraz się okazuje, że raptem mają portfele i raptem mają bitcoiny, tak to wygląda i w tym kierunku idzie rynek. Bardzo popularne jest to, że mówią jedno, a robią drugie, kiedy oczywiście jeszcze Bitcoin nie był tak popularny, czyli jeszcze przed rokiem 2020 popularny w sensie tych inwestorów instytucjonalnych, bo my się kryptowalutami zajmujemy już od dawna. W na naszej grupie są ludzie, którzy wchodzili w roku nawet 2013. Ja na rynku jestem od roku 2017, więc też już swój kawałek y, tego tortu zjadłem, tego przerobiłem sobie z niejednego pieca, jadłem. Y, tak to się mówi. Natomiast tutaj oczywiście tego i tego typu informacje też trzeba jednym uchem wpuszczać, drugich wypuszczać. I dzisiaj jeszcze jeden tweet, który chciałem Wam pokazać. Słuchajcie, Rafał, Rafał Zaorski, myślę, że kilka osób kojarzy tego Pana. Oczywiście pokazuję to tylko po to, żeby pokazać wam pewną rzecz. Ja nie jestem osobą, która liczy się ze zdaniem Rafała, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, tak? Wiem, że wiele osób obserwuje go, jeżeli chodzi o granie na giełdzie, o Forex, o te jego trade'y. Tutaj się nie wypowiadam, natomiast chcę wam pokazać jedną rzecz. On zrobił taki zakład w 2017, że Bitcoin w 2021 spadnie poniżej 1000 dolarów. No i oczywiście ten zakład przegrał, ale słuchajcie, mamy tutaj tweet, że zakład to jedno, a portfel długoterminowy Nowy to drugie, i Rafał daje tutaj screena ze swojego beatbeja. Słuchajcie. 4,97 Bitcoina na jego portfelu. Gratulacje Rafał. Oczywiście, oczywiście można tutaj pewne rzeczy rozumieć, pewnych nie rozumieć, tak jak mówię, Rafał gdzieś tam nie do końca wierzył w Bitcoina, natomiast to, że w coś się nie wierzy, nie znaczy, że nie warto to mieć, bo może to odpalić. Oczywiście dużo komentarzy pod tym tweetem, ale dla Rafała dobrze, że Bitcoin urósł, jakby spadł, to pewnie trochę by stracił, a dzięki tym wzrostom na Bitcoinie ma naprawdę niesamowity kapitał, który może, może gdzieś tam grać. A więc chciałem wam cię. Tylko uświadomić, że wiele osób, które dzisiaj mówi, że nie warto kupić Bitcoina, prędzej czy później się przekonają. Nie wierzę, że taka firma jak Microsoft, która jest gigantem, jeżeli chodzi o nowe technologie, o komputery, nie będzie tutaj. Nie ma Bitcoina. Myślę, że już go mają. Natomiast te, te, dwa, te dwie sytuacje mają Wam tylko uświadomić, jak to teraz wygląda. Także róbmy swoje. Dywersyfikujmy swój portfel. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Można robić inne rzeczy. Ja akurat uważam, że najlepszą formą dywersyfikacji portfela są kryptowaluty. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Binance Coin, oczywiście to jest temat dzisiejszego odcinka, to jest absolutnie numer uno, to jest temat numer jeden, 39% w górę, 186 dolarów. Ja swoje Binance Coiny kupowałem po 20, po 30 i najwięcej po 40 dolarów. Oprócz oczywiście tego, co dzisiaj mówiłem, że sprzedałem swoje KuCoiny i sprzedałem swoje wite i tutaj wczoraj sobie wycashowałem, wyszedłem do Binance'a po to, żeby mieć mniej tych tokenów giełdowych, dlatego że portfolio za bardzo się po prostu rozwijało. Rozrosło, nie warto z jednej grupy produktowej mieć aż pięciu pozycji, bo zaraz będziecie mieli 50 czy 100 pozycji w portfelu i po prostu nie będziecie w stanie tym portfelem w sposób właściwy i szybki zarządzać. Słuchajcie, oczywiście Binance korzysta z tego, co się dzieje na Ethereum. Ethereum jest drogie. Źle się działa na Ethereum, szczególnie małym graczom. Bardzo wielkie opłaty, słuchajcie, za gaz. Dzisiaj na Uniswapie, nawet jeżeli dostajecie sygnał ode mnie czy od kogoś, że ja coś kupuję i macie, chcecie mały kapitał wprowadzić, chcecie kupić to na, na jakimś Dexie czy przez Uniswapa, to te opłaty często zjadają ten wasz kapitał. A więc Ethereum dzisiaj nie jest dla biednych. Gaz nie jest dla biednych, dlatego powtarzam, róbcie tylko te transakcje, które musicie. Sam Ether będzie rosnął tak, tak że lepiej czasami nie wydać Ethereum niż stracić połowę Ethereum, wydając właśnie na gaz. Natomiast Binance Coin. Binance Smart Chain niesamowicie to wykorzystują, słuchajcie. No i dzisiaj dostałem fajną stronę, tutaj oczywiście była na naszej grupie, Maciek wrzucał, DeFi Station, gdzie mamy pokazane jak tutaj słuchajcie się rozwinął, jak rozwinęła się kapitalizacja właśnie Binance'a, właśnie projektów opartych na, na blockchainie Binance'a, oczywiście jest Binance Smart Chain, BSC, Scan, sama giełda Binance Chain, Cosmo Station, a więc te wszystkie produkty, które są na Binance Chainie, te wszystkie giełdy, słuchajcie, zobaczcie jak to wyglądało w tym miesiącu, jak poszliśmy. Z 1,8 biliona. Pach, co tu się stało? Słuchajcie, co tu się stało? 8,3. Niesamowicie Binance korzysta z tego, co się dzieje na Ethereum. Niesamowicie to wykorzystuje. Oczywiście niżej możecie sobie spojrzeć, gdzie te środki są lokowane. Venus, oczywiście PancakeSwap Swap i kilka innych. Także słuchajcie, niesamowicie. To jest oczywiście coś, co przewidzieliśmy. Przewidzieliśmy, że, że cały ekosystem Binance'a będzie rozwijał się naprawdę niesamowicie. O tym rozmawialiśmy również na, na ostatnim live'ie. Bardzo mocno Robert zwrócił właśnie na to uwagę, że dzisiaj na cały ekosystem Binance'a trzeba patrzeć bardzo, bardzo szeroko. Dzisiaj Binance Coin jest wyznacznikiem tego. Cena Binance Coina jest wyznacznikiem tego, co dzieje się m.in. na Binance Smart Chain, te produkty, projekty, które tutaj się gromadzą. Oczywiście druga strona medalu to jest centralizowane, łapę trzyma na tym Binance, natomiast dzisiaj Binance ma tak duży dowód społeczny, ma tak duże zaufanie wśród inwestorów, że to wszystko rozwija się niesamowicie. No zobaczcie to, co wydarzyło się w tym miesiącu, jeżeli chodzi tutaj o właśnie te środki zamknięte właśnie w tych DeFiowych projektach, to jest po prostu, to jest po prostu niewiarygodne. Także niesamowita, niesamowita rzecz. Jeżeli nie macie jeszcze na Binance jeżeli nie, nie korzystasz jeszcze z produktów Binance'a, gdzie możesz zarabiać naprawdę pasywnie. Teraz pod tym wideo widzisz link, zarejestruj się na Binance'ie. Też wiele projektów, które ja pokazuję, są na Binance'ie. Jeżeli chcesz zacząć swoją przygodę nie tylko z kryptowalutami, nie tylko kupić swoje pierwsze kryptowaluty, ale również zacząć pasywnie zarabiać, zarejestruj się na Binance'ie, bo dzisiaj jest to jedno z najlepszych miejsc. Oczywiście żadna giełda nie jest dobrym miejscem, żeby trzymać swoje duże ilości kryptowalut długoterminowo. Natomiast możliwości, jakie daje Binance, są naprawdę dzisiaj niesamowite. Także słuchajcie, cały rozwój tego ekosystemu jest naprawdę duży. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Mamy kolejne lunchpoole, zaraz pokażę dzisiejszy lunchpool, który został odpalony. Także. Binance korzysta z tego złego, co się dzieje na Ethereum. Ethereum musi zacząć pracować, czy, musi zacząć wprowadzać e, że, protokoły, które zmienią tej opłaty za fee, bo inaczej Binance będzie szedł bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj Binance też dołączył tak naprawdę do tych pozycji longów w moim portfelu, bo oczywiście te pozycje e, giełdowe, które ja mam, e, miały zostać sprzedawane, natomiast Binance'a nie będę ruszał, dopóki e, dobre projekty wchodzą na lunch pool, dopóki mogę pasywnie zarabiać na moich projektach. Ostatnio fajnie zarobiliśmy, na safepalu. Dzisiaj też zarobimy, także naprawdę trzeba trzymać i trzeba korzystać z tego, co dzisiaj daje Binance. Jak to niektórzy mówią, czy jesteś na fali, to płyniesz na fali i tego trzeba się trzymać. Oczywiście mamy ci włączenie lunchpula. Yy, Breder Dodo a więc, a więc tutaj DEX oparty oczywiście na, na, na łańcuchu Binance'a, sprawdźcie sobie stronę, sprawdźcie sobie, poczytajcie, oczywiście zdecentralizowana giełda, Liquid i Provider, a więc będą też pule, Market, także słuchajcie, niesamowite no i znając życie, wejście przez lunchpool to będzie oczywiście gruba, gruba pompa, także myślę, że warto tutaj będzie nawet dodo kupić na początku, warto będzie je trzymać, bo dużo rozwiązań, ja sobie zrobię tu oddzielną analizę tego, bo wygląda to niezmiernie niezmiernie ciekawie, jeżeli macie Binance Coiny na Binance, to przypominam, że na moim kanale jest film, w jaki sposób dodać się na lunchpool i w jaki sposób pasywnie tutaj zarabiać za to, że macie właśnie BNB zarabiać tutaj swoje dodo, także Trzeba z tego korzystać, bo to jest w trendzie i każdy projekt, który tu ostatnio wychodził, dał naprawdę dobrze zarobić. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Dużo informacji dzisiaj. Oczywiście jesteśmy przy mainframe, HiFi Finance, właściwie po rebrandingu. Słuchajcie, zobaczyliśmy formę. Średnio mi się to podoba, ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. A więc wczoraj zostały odpalone, odpalone produkty. Pamiętacie ten zegar, który odliczał? Wszystko opisane jest oczywiście na medium. Także jeżeli trzymacie Mainframe'a, teraz oczywiście HiFi Finance, poczytajcie sobie jak to ma wszystko wyglądać. Platforma sama już działa. HiFi Finance oczywiście lend, oczywiście borrow, można pożyczać kryptowaluty, można swoje kryptowaluty wrzucić na pasywny zarobek. Standardowo, tak jak na innych tego typu właśnie pasywnych rozwiązaniach, a więc łączycie swój portfel. Na razie mamy USDC, yy, mamy tutaj api na poziomie 16.56. Wczoraj było jeszcze na minusie, a więc puścili trochę niedopracowany produkt, tak to będzie wyglądać. Natomiast bardziej martwi mnie to, co się stało z aplikacją. Mieli robić tą aplikację, na której będą zapisy, natomiast wczoraj pokazali, że do ich rodziny dołącza yy, Sablier. Mamy tu informację, Sablier od dzisiaj jest częścią rodziny mainframe. No i... Tak naprawdę nie wiadomo, co dalej. Czy będzie ta aplikacja, czy tutaj się skupią, przejmą, już właściwie chyba wygląda na to, że przejęli ten produkt i będą tutaj go, go firmować. Także słuchajcie, będziemy obserwować. Ciekaw, ciekaw jestem, co Andrzej z Dzielnej dawki Dyskomfortu powie na ten temat. Czekam na jego materiał. Można wejść na Medium, podpytać, co tam się w ogóle dzieje. Natomiast ja czekam jeszcze na trochę wzrostu i część mainframe'a będę kasował. Natomiast nie widzę tutaj oczywiście dużych minusów, natomiast widzę, że nie wszystko zostało zrobione tak jak zaplanowane, tak, a więc gdzieś tam inny w ogóle kierunek, tego się nie spodziewałem, że przejmą tutaj inny produkt, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast sama cena trochę spadła, a więc nie udało się tutaj zagrać pod wydarzenie. Liczyłem, że po starcie produktów będzie boom, będzie wow, 30% i uda się wykeszować trochę pozycji, ale tutaj ja czekam spokojnie. Mamy spory plus tutaj, bo mainframe'a wchodziliśmy na bardzo wczesnej fazie, także, także na spokojnie obserwujemy. No i zobaczymy, ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak to dalej się rozegra. Lecimy sobie dalej. Ecomi, projekt, który pokazywałem Wam dwa dni temu, MFT, idzie, idzie mocno, kolejne partnerstwa, oczywiście cena też idzie sobie systematycznie w górę, pamiętajcie, to jest ciągle GEM, to jest projekt, który mimo, że robi bardzo, bardzo dobre wyniki, to tutaj trzeba być uważnym, natomiast jeszcze raz podkreślam, mają produkty, których ma niewiele projektów, także... Może być dobrze, może być dobrze, ekomi w moim portfelu, e, zrobiłem dwa razy zakupy i sobie standardowo obserwuję, czekam, nie wrzucałem dużo, słuchajcie, w tego typu projekty nie trzeba tam wrzucać tysiące dolarów, żeby tutaj zrobić fajny procent, także, także na spokojnie, na spokojnie sobie obserwujemy, co tutaj będzie się działo, oczywiście dostaniecie ode mnie recenzję projektu i recenzję aplikacji, postaram się to zrobić po weekendzie, poniedziałek albo wtorek. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście kolejny projekt, w którym zaczyna się dużo dziać, projekt, o którym mówiłem Wam już kilka razy, AMRKEYX, tutaj oczywiście to, na co najbardziej czekamy, to start gry, który ma nastąpić w pierwszym kwartale roku 2021, jest partnerstwo z Chainlinkiem, a więc zaczyna się dziać, obserwuję i będę wchodził, będę ładował walizki, Trochę spadliśmy obecnie. Obecnie jesteśmy, słuchajcie, 24% poniżej, poniżej ATH. Oczywiście, jak wyjdzie sam produkt, to myślę, że zrobi się naprawdę gorąco. Można zapisywać się na wersję beta, jeżeli ktoś chce, będzie chciał tutaj potestować. Natomiast projekt mocny, dużo bardzo dzieje się w Azji. Tam oni są skupieni, tam się bardzo o tym projekcie dużo mówi. Także na medium, poczytać, poczekać na dobry moment. I niestety, niestety, kolejny token NFT, który gdzieś tam dołącza do portfela. Oczywiście trzeba będzie systematycznie. Z niektórych zyski tutaj realizować. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Zbliżamy się do końca. Mamy krypto.com. Flow wchodzi, bardzo to mnie cieszy. Niestety nie kupiłem. Pociąg odjechał, były problemy gdzieś tam w tym w public sale'u. Tam się zawieszała ta aplikacja. Strona nie kupiłem. Trudno, żałuję, ale nie można mieć wszystkiego. Wiem, że niektóre osoby mają, także słuchajcie, taka informacja, że na krypto.com również będzie można tutaj handlować. Lecimy sobie dalej. To, o czym nie można zapomnieć. To Conbase. Conbase i informacje, które płyną z całego świata, że Conbase będzie tutaj właśnie wchodził na giełdę. No i tutaj to może być absolutnie duży krok. To jest to również, o czym Wam mówiłem dojdzie do sytuacji, że projekty kryptowalutowe będą wchodzić na giełdę tradycyjną, projekty z giełdy tradycyjnej będą tokenizowane i tutaj Coinbase absolutnie absolutnie jest tutaj liderem. No i tutaj przez giełdę FTX macie możliwość wejścia, chyba około 300 dolarów teraz kosztuje zakup takiej jednej tokenizowanej akcji. W momencie oczywiście odpalenia będzie bardzo dobrze sam token, niesamowite wyniki. Bardzo cieszę się, że właśnie FTX tutaj wybrałem jako token giełdowy, który był w moim ulecie. No i Będę kupował, taką decyzję podjąłem. Także będę wchodził tutaj w te Ipo Coinbase'a. Zobaczymy, jak to się rozegra, jak to wszystko się zakończy. Natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na FTX bo naprawdę, naprawdę grube rzeczy. Oczywiście stokenizowane akcje. Przypominam, że oni też kupili Blockfolio, także, także naprawdę duża rzecz. Crypto.com, Binance Coin, FTX: trzy moje tokeny giełdowe, trzy moje pozycje. Które będą robić w mojej prywatnej opinii niesamowite wyniki. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. Lecimy sobie już do końca. E, mamy tutaj oczywiście listing kolejny tokenów na e, giełdzie tureckiej, na Paribu, a więc mamy tu Atletico Madrid i AS Roma. Tokeny wychodzą na kolejne giełdy, na kolejny ekosystem. Oczywiście Turcja, Turcja, dlatego że tam Chilis jest najsilniejsze, e, Także jest dobrze, dajmy im pracować i myślę, że jeżeli chodzi o projekt Chilis Socios, to tutaj będą naprawdę dobre wyniki. E, na koniec. Oczywiście cały czas obserwujemy ekosystem Polkadot. Cały czas obserwujemy również najważniejsze wydarzenia, które będą się dziać. Czy jest Pols? Wiem, że wiele osób ma refa, także pilnujcie tutaj, obserwujcie. No jeżeli chodzi o sam ekosystem, oczywiście Polka Dotu, to przypominam o stronie polkaprojekt.com. Tutaj macie, słuchajcie, wymienione najważniejsze projekty oparte, oparte na Polce. Także warto sobie wejść, poczytać, warto sobie popatrzeć na te niszowe projekty, które będą dopiero wchodzić. Także możecie je tutaj przejrzeć. 365 obecnie projektów sklasyfikowanych tutaj w tym rankingu podzielone na kategorie. Zapraszam, obserwujcie. Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj wrzucić jeszcze jeden albo dwa filmy, ale niestety mam bardzo utrudniony czas, dlatego że mój mały siedzi w domu, wiecie, jak ciężko jest nagrywać z dzieckiem, które ściąga kamerę i krzyczy, obecnie zająłem go telefonem, nie powinienem tego robić, ale pobudkę. Chciałem nagrać. Słuchajcie, łapa w górę, pomóżcie mi zrobić 9 tysięcy, już naprawdę niedużo brakuje. Subskrybujcie kanał, lecimy z naszymi tematami i przede wszystkim grupa Edukacja. Tam dostajesz wszystko na bieżąco. Lecimy z tematem. Dzięki za uwagę, hej ekipa!